Witaj, drogi przechodniu. Nie wiem, kim jesteś i nie wiem, dokąd zmierzasz, ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że są tylko dwie drogi. Jedna droga prowadzi na wieczne zatracenie, druga droga prowadzi do wiecznego szczęścia z Bogiem, do wiecznej obecności z Bogiem. Tylko pytanie jest takie, czy ty poznałeś swojego Boga? Jeśli myślisz o religii, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w błędzie. To znaczy, że nie znasz Boga, nie poznałeś Jezusa Chrystusa, nie spotkałeś się z Jezusem Chrystusem i jesteś martwy. Opowiem ci teraz krótko o historii mojego życia. Kiedy miałam 17 lat, przysłuchałam się pewnej rozmowie, w której usłyszałam, że Bóg jest dobry. I ja uszy nastawiłam tak, bo ja rozpoznałam głos żywego Boga. Ja rozpoznałam prawdę. Rozpoznałam prawdę, której pragnęłam. Nie religii, ale pragnęłam prawdy. I ja się otworzyłam na ten głos i ja go rozpoznałam. I ja poznałam żywego Boga. Ja poznałam żywego Jezusa Chrystusa. Jezusa, który 2000 lat temu umarł na krzyżu za mnie i za ciebie. On położył swoje życie za twoje grzechy. I Słowo Boże mówi, że Jezus przeszedł przez cierpienie. Jego cierpienie było tak wielkie, bo tak wielki był twój grzech. Ale Jezus Chrystus umarł za ciebie 2000 lat temu. Z miłości do ciebie położył swoje życie na krzyżu. Po to, żebyś ty żył. Po to, żebyś miał zbawienie. Po to, żebyś za darmo wszedł do nieba. Ale jest jedna rzecz. Jest twoje ego. Jeśli żyjesz w religii, bo jest ci tak dobrze. Jeśli żyjesz i mówisz, że nie potrzebujesz Boga, to ta rzecz ciebie oddziela. Chcę cię dzisiaj zachęcić do tego, abyś zapragnął poznać żywego Boga. Abyś Go tak zapragnął, żebyś wiedział, że On jest żywy i realny. Nie dlatego, że na religii cię tak nauczyli, nie dlatego, że ci tak w kościele powiedzieli, ale dlatego, że On jest żywy i prawdziwy. Jezus Chrystus już nie jest na krzyżu. On zmartwychwstał. I On powiedział, wykonało się. I dzisiaj możesz mieć bezpośrednią relację z Nim. Nie przez religijne modlitwy, nie przez koronki, nie przez drobaśki, ale możesz mieć żywą, osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Ale musisz się narodzić na nowo, dlatego że w chwili obecnej jesteś wrogi Bogu. Kiedy się urodziłeś, byłeś wrogi Bogu. Ale możesz się pojednać. Możesz się pojednać przez krew Jezusa Chrystusa. Możesz powiedzieć w swoim sercu, Jezu, zapraszam Ciebie do mojego życia. Jezu, ja chcę Ciebie dzisiaj poznać, taki jaki Ty jesteś, taki jak jesteś prawdziwy, nie tak jak mnie nauczyli, nie tak jak mi o Tobie opowiadali. Zechcij doświadczyć żywego Boga, zapragnij żywego Boga, a Go usłyszysz, On Ciebie wypełni. Wypełni Ciebie swoim świętym duchem i Ty będziesz wiedział, że Bóg jest żywy i jest prawdziwy. I że 2000 lat temu wykonało się, Twoje zbawienie wykonało się na krzyżu. Zapragnij żywego Boga, pojednaj się z Bogiem, już gdzieś się pojednaj z Bogiem. Nie czekaj do jutra, bo nie wiesz, co będzie jutro. Nie czekaj, pojednaj się z Bogiem.